Dzisiaj tak parę słów w garażu, kilka sprzętów jest. O, Teddy, przywitaj się. Teddy się boi kamery. A więc tak, kilka słów na temat tego, co będzie się w najbliższym czasie działo na kanale MRF-a. Jak wiecie z ostatniego filmu, wystawiłem na sprzedaż. Nie wiem, kiedy się tam ktoś znajdzie. Nie pali mi się, sprzedaje, no jakoś nie jest to to samo. No jednak po przesiadce z 450 może być to jako takie rezerwowe moto, ale... Ale no, na dłuższą metę to tak, gdzieś dalej jechać ciężko. Jedynie takie, mówię, dodatkowe moto do zabawy, ale na razie sprzedaję, bo tak jak mówiłem, nie ma czasu na jazdy, gdzie indziej mieszkam. I na najbliższy rok jakoś tak nie będę miał raczej w planie żadnej maszyny kupować dla siebie. Chociaż no zobaczymy, czy wytrzymam, bo już tak nieraz mówiłem. A co do filmów, no to na pewno filmy będą. Filmy będę starał się dodawać takie bardziej z garażu właśnie. Jakaś tam grzebanina, jakieś tam robótki i coś w tym rodzaju. No na pewno już takich wyświetleń to nie będzie robiło jak jakieś dobre wypady, no bo to jednak no, garażowe takie vlogi to nie każdy ogląda. Ale przynajmniej coś będzie na kanale, będziecie na bieżąco w miarę. No, tak jak mówię, no na pewno coś kupię, ale jakiś czas muszę odpuścić, bo nawet nie mam kiedy teraz pojeździć. Na weekend przyjechałem, to już same trupy w garażu stoją do roboty. Nakupili złomu i naprawiaj teraz, nie? Ale po kolei może. TRX odpala, ale coś jest z gaźnikiem, że nierówno chodzi na obrotach. Wysokie obroty łapie, bardzo wolno schodzą, albo po prostu po gwałtownym dodaniu gazu go tam szarpie, ale znowu czasu nie ma na niego. Jeszcze przy nim na pewno pogrzebie, bo nie odpuszczę tego. Ale no, to za jakiś czas. Tu jest silniczek, też nie nagrywałem tego, kolejny Chińczyk, Quad 110, nowy łańcuch rozrządu, tłok, już nowy siedzi. Dzisiaj sobie tam głowicę ogarnę, bo muszę tam zawory rozpiąć i dotrzeć i wyczyścić wszystko ładnie. Także dzisiaj sobie złożę ten silnik na pewno, uszczelniacze nowe zaworowe założę, no tu już tak jak mówię, tłoczek siedzi. Magneto jest ściągnięty, łańcuszek też rozrządu jest nowy. Więc taki remoncik góry silnika. Coś takiego już robiłem w tym diabolini całym, nie? Tu trochę gorzej z zaworami jest, bo są tak jakby w głowicy schowane. Nie mam akurat głowicy przy sobie. Ale jakoś się ogarnie. Tego chyba już nie będę nagrywał, bo to szkoda czasu. Teddy, kto tu też? No tego trupa znacie. No a więc co, maszyna enduro opa, co tu będzie do roboty? Kurna, tu jest wszystko do roboty. Sypie się. Nie no, ale tak na poważnie... Jeszcze mi niestety nie przyszło uszczelka, uszczelniacz tego zdawczego wałka całego. Cieknie tutaj po zębatce, po łańcuchu. No, opa przynajmniej ma smarowanie dobre, bo nigdy nie smaruje. No ale zrobimy to, no. Będzie musiał najwyżej smarować. I to łożysko całe, to pokazywałem wam na filmie jak przyjechał. Główki ramy to górne, bo dolne jest ok. No i ta pompka paliwa po przekręceniu non stop ciśnie paliwo. Też by to pasowało jakoś tam ogarnąć. Także ten z tym złomem wiecie co, no jeszcze z tym trupem Teddy nie lisz. No więc RMZ kolegi z kanału Podlewski, kojarzycie tam pewno, szkoda, że jeszcze nie mieliśmy okazji razem jeździć. O kurwa, mojej wlepki tu nie ma, to też się tak psuje, przykleję wlepę i można będzie oddać, wszystko będzie działać. Co to będzie do roboty? Ogólny przegląd. Jakiś tam łańcuch na pewno do podciągnięcia, coś mi mówili, do przesmarowania. No a poza tym z takich grubszych rzeczy zaworki do sprawdzenia. Jak będą do regulacji, no to oczywiście będzie trzeba tam powyciągać wałeczki, zobaczyć przy okazji płytki. Jak nie będą do regulacji, no to tylko pomierzymy i rozrząd też będzie sprawdzić trzeba. Jest chyba podobny silnik jak w Kawasaki. To nie powinno być jakichś problemów. Musiałbym chyba pierw umyć to, bo jest zamemlane. Nie lubię tak robić. I druga sprawa, też pewnie na filmie widzieliście, sprzęgło do sprawdzenia będzie, bo no na sprzęgle wciśniętym po prostu jedzie maszyna do przodu, ciężko luz zrzucić. To ta będzie do sprawdzenia. I co jeszcze? Hamulec mówił, bo trochę słaby jest przedni. No i zależy jak z tym sprzęgłem wyjdzie i z zaworami. Bo jeśli tam wyjdzie w miarę dobrze, nie jakoś tam kosztownie, to coś mówiło o oponie tylnej, ale
Ale to też jeszcze kwestia do gadania. Dopiero porozbieram, będę coś więcej wiedzieć. Kurde, chciałem umyć tą maszynę. Kładzisz to w miarę czysty nawet. Ale pada deszczyk oczywiście. Niedawno przyjechałem. No i co? I tyle, nie? Cztery sprzęty w garażu. Jeszcze tam w planie mam parę maszyn, ale nie ma czasu jak na razie. Także co? Dzisiejszy film takie podsumowanie, co w najbliższym czasie będzie na kanale. Tego typu filmiki. Ja zaraz biorę się za Chińczyka 110. A później nie wiem, który będzie pierwszy, ten czy tamten. Zależy, kto większą flaszkę przywiezie, nie? Nie, ale chyba Suzuki bym musiał pierw zajrzeć, bo tam będzie trochę prościej. A do tego i tak nie mam jeszcze części, bo z KTM-a, z oryginału zamawiałem. Dobra, także co, nie przedłużam. Widzimy się w jakimś następnym pewnie filmie z garażu. Pewnie, jak tam będę nagrywał oczywiście, to wtedy w przykładzie robił i przy tamtym też. Bo też chcę tam koledze nagrać, żeby widział, jak to tam wszystko wygląda. Więc co, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka, narka!